Tym się chlubi, że jest zawsze pogoda i zawsze są ludzie. Szkoda, że w tym roku nie mamy nad samicą, ale pogoda wcześniej bardzo deszczowa spowodowała, że samica wylała i łąka, na której zawsze kończyliśmy, została zalana. Ale tutaj też jest pięknie. Cieszymy się, że jest tyle ludzi. 19 rok smażę smalec, przygotowuję i no, mam tą satysfakcję, że możemy ugościć tylu mieszkańców. To po prostu już coraz więcej ludzi i na taką małą wioskę aż nie możemy dać rady. Dajemy, ale przede wszystkim pogoda nam dopisuje. Nie wiem, może to góry jest zapisana, ale jest fajnie. Zmieniliśmy w tym roku miejsce, bo ta tradycyjna samica i te łąki zalały i nie możemy tam. Mamy teraz piękny też plac, chcemy pokazać, że nie tylko w tych bagnach możemy się bawić, ale i w środku wioski też. Trasa tak jak zawsze, wyruszyliśmy z suchego lasu, przy pętli autobusowej. Jechaliśmy wzdłuż trasą żółtym szlakiem rowerowym do Złotnik, Złotkowa, stamtąd dalej szlakiem rowerowym aż do wyjazdu na Golęczewo i prowadzeni przez OSP Chludowo, Golęczewo, Zielątkowo, Straż Gminną, Policję, dojechaliśmy szczęśliwie na Polanę do Zielątkowa. Atmosfera, ludzie świadczą o tym, że naprawdę ten rajd się cieszy dużym powodzeniem. Jest on organizowany po raz 19. Myślę, że na pewno tutaj organizatorzy dołożą wszelkich starań, żeby on się nadal cieszył tą popularnością i tu ściągał jak największą liczbę uczestników. Jak zawsze tu wszyscy mówią, że jest najlepsze jedzenie. Jest pyra parowana, pyra z ogniska, gzik z pyrą, chleb ze smalcem, ogórki, ciasto, grochówka, kiełbasa, czyli właściwie pewien przedział, nikt głodny stąd nie wyjedzie. I jak zawsze są konkursy dla dorosłych i dla dzieci, są nagradzani najmłodsi, najstarsi, najliczniejsza grupa, która przyjechała na nasz rajd. Nie udałaby się, gdyby nie mieszkańcy Zielątkowa. To tylko dzięki nim, że oni przygotują ten plac, że przygotują częściowo jedzenie, że je wydają. To tak się mówi, oni tu już są od godziny 9 i pracują, a wyjadą stąd może o 4. Czyli gdyby nie oni, pyry by nie było.